Jeśli chodzi o kontrolery do gier, są kontrolery małe, są kontrolery duże, wygodne, te mniej wygodne, dziwaczne czy takie nie nadające się zupełnie do niczego. Grałem na przeróżnych konstrukcjach, dziadowałem na joystickach, wymiatałem na PlayStationach czy X-klocach. Grałem na Dreamcastowym dziwadle, ale nic was nie przygotuje na to, co pokażę wam dzisiaj. To gargantuiczny kontroler do GameCube'a. Który pozamiatał wszystko. Myślicie, że duke od Xboxa był duży? Pff. Duke przy tym, co dzisiaj przygotowałem, to Bobas. Specjalne podziękowania dla Sylwestra Kochanowskiego i Mariusza Kozieła za wygrzebanie tego w czeluściach japońskich pchlich targów. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energi a to mini recenzja Azuki Kibodo Controlla do GameCube. Zapraszam. Asuki Keyboard Controller lub jak pudełko głosi Asuki Keyboardo Controller to totalne bydle, które zrobi wrażenie na każdym retro stulejarzu. Pado klawiatura czy... Klawiaturo PAD została wyprodukowana przez Nintendo i była przeznaczona tylko do jednej gry: Fantazy Star Online. Pudełko niestety lekko się podniszczyło, bo też jakoś tam wrzuciłem to do szafki, gdzie miało szczezność, ale w końcu pomyślałem, że może to i fajny pomysł na film, aby przybliżyć wam to dziwo. No nic, tak czy tak, Dziad ma pełną klawiaturę ASCII z klawiszami znanymi z pc Całość posiada 81 klawiszy, w tym kilka dziwnie wyglądających guziorów, które służą do przełączania pomiędzy hiragana, katagana, czyli systemem zapisu japońskich znaków kanji i językiem angielskim. to zajebiście. Ciekawi klawisz Fn, który znacie z laptopów, a którego połączenie z innym klawiszem odpowiada za odpalenie jakiejś funkcji w lapku. Poza tym klawisze od F1 do F12, które może i były wykorzystywane, no ale nie wiem, bo nie mam ani japońskiego gamecube, ani gry. Którą i tak by się dziś nie dało pograć. Zwróćcie uwagę na dziwnie umieszczone klawisze ze strzałkami. Obok japońskich hieroglifów są też łacińskie znaczki. Co ciekawe, planowano to monstrum wydać na Stany, ale coś tam nie pykło i amerykańscy gracze importowali te klawiatury z Japonii. Było to dziwne z jednego powodu jest to jedyny sposób, aby mieć dostęp do możliwości pisania. Grając w fantazy Star Online, a gra pojawiła się we wszystkich regionach, no ale popisać mogli sobie tylko Japończycy, Amerykanie i Europejczycy. Mogli jedynie bezradnie patrzeć. Z tyłu klawiatura ma tradycyjny niebieski kolor, czy też powinienem powiedzieć Indigo, i logo GameCube'a. Zwróćcie uwagę na podłączenie tego molocha do konsoli. Wymagane są do tego aż dwie wtyczki. Pytanie czemu? Ciężko powiedzieć, możliwe że wymagała większego zasilania, aby odpalić te wszystkie fikuśne klawisze, w których Fantazy Star Online robiła zapewne nieziemski użytek. Oczywiście, jako że to pado klawiatura ma wszystkie. Wszystkie guziory znane spada od GameCube, łącznie z triggerami. Jednakże nie jest prawdą, że z tym dziadem nie da rady popylać w inne gry. Można, wygląda się wtedy lekko idiotycznie, ale w zasadzie pad działa jak każdy pad do GameCube i można sobie pośmigać w każdą grę. To miłe. Ale czy jest wygodne? Eee, no tak. I nie. Klawiaturo pad jest dość lekką konstrukcją, ale i tak, z racji swojej wielkości, trzeba go trzymać na kolanach. Samo wykonanie też nie pozostawia wiele do życzenia. Widać, że było to zrobione pod marką Nintendo i klawiatura wykonana jest świetnie. Wysokiej jakości plastik, podobny do tego, z którego wykonano tradycyjny kontroler. Guziki przypominają klawiaturę lapka, działają z lekkim naciskiem i sprawiają przyjemne wrażenie. Jednakże, jeśli akurat, gdy pykasz na GameCube na swojej padoklawie, to jeśli. Wejdzie do ciebie jakiś ziomek, może pomyśleć, że jest w ukrytej kamerze jakiegoś bieda tiktokera i ktoś chce zrobić po prostu sobie z niego wała. No ale pa, pa jak latam w Rogue Squadron. Fajnie jak masz nawyk grania padem w powietrzu, wygląda się wtedy fantastycznie. Sprawdziłem jeszcze kilka gier i cóż, no da się. Jest to na pewno głupkowate, ale da się pograć. Uważny gracz zauważy, że klawiaturo pad nie ma funkcji wibrowania. A szkoda, Nintendo powinno dodać wibrator taki z 5 razy silniejszy, taki aby po odpaleniu przeszywał cię dreszczy zajebistości, bo masz klawiaturopada. Ile by było zabawy, gdyby ktoś próbował coś na klawiaturopadzie pisać, a tu odpala się potężna wibracja, od której zęby kruszeją. No ale chyba Nintendo nie ma za bardzo poczucia humoru. Samo używanie klawiatury jest ok, klawisze są chyba całkiem responsywne, tak mi podpowiada wyobraźnia, bo nie mam na czym sprawdzić, ale puśćmy wodze wyobraźni, przenieśmy się do szalonego roku 2002, kiedy siedzisz z ziomkami w barze. Bukakę i gracie w Fantazy Star Online, i przyciski są właśnie takie zajebiście responsywne. Eee, a więc, przypominają klawiaturę z laptopa, jednakże guziki są mniejsze. Ma to sens, bo Japończycy mają mniejsze ręce, a nie takie goryle łapska jak bochny chleba jak ja. Prawdopodobnie podczas rozgrywki nie da się uniknąć błędów językowych, i taki polski klasyk jak Zrób Mi Łaskę może być zrozumiany troszkę inaczej. Mam wrażenie, że gdyby dziadostwo wydali w United, States of America, klawisze by były większe, bo Amerykanie mają większe paluchy. Niemniej, pisanie w sumie obsługuje jedna gra, a do pc tego nie da rady podpiąć, więc dziś jest to grzmot, który możesz wystawić śmietniku, i nawet pan Menel go nie weźmie, bo stwierdzi, że po pierwsze, nie ma fantazy Star Online, a po drugie serwery i tak nie działają. No i pytanie, dlaczego Nintendo dało możliwość grania tylko w jedną grę? Kurde, przecież pełnoprawna klawiatura mogła być doskonałym dodatkiem do FPS-ów czy jakiejś gry, które wymagały zaawansowanego sterowania. No ale nie, ma być do jednej i koniec. I tak dzięki Bogu, że Asuki Kibodo Kontrola działa z innymi grami w trybie zwykłego gracza, bo inaczej byłaby to niewątpliwie klapa. Oczywiście dzisiaj kupowanie tego dziwactwa nie ma za bardzo sensu. Serwery fantazy Star Online zapewne już dawno zgniły, no ale chyba że jesteś wściekły. Ciekłym fanem Nintendo i zbierasz wszystko, co tam Nintendo na świat wypróżniło. No to tak, w kolekcji retro klamotów padoklawiatura może być cennym nabytkiem. Niestety koszt tego giganta nie jest niski. Najniższa cena na aukcjach 120 dolarów, przy czym klawiaturopad jest żółty jak zęby lumpa z podłudzkiej żabki. W dobrym stanie, z pudełkiem, musisz wybulić z Polarusa jakieś 300-350 dolarów. Pytanie tylko, po co? No właśnie, po co? Jest to fajna ciekawostka i okej, okay, pograsz na nim na GameCube, ale ja bym chyba wolał kupić za to dwa oryginalne pady, a klawiaturopada zostawić jedynie wściekłym fanatykom Nintendo. Ale nie odchodźcie jeszcze, co gdybym podpiął Asuki Kibodo Kontrola do Wii? Przecież Wii ma możliwość emulowania GameCube'a. Jak myślicie, zadziała? No zajebiście, działa! Są pogłoski, że Asuki Kibodo Kontrola. Działa też na Wii U dzięki przejściówce, i uwaga, działa też na Switchu. Ale ponownie padoklawiatura klawiatura, będzie śmigała tylko na jednej grze Super Smash Bros. No cóż. Dobre i to. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz filmy wygenerowane przez platformę youtube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.